No, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Dyszka z tej strony. FIFA 21. Jeszcze FIFA 21, już za niedługo FIFA 22 na PlayStation 4. Kto wie, że się przerzuciłem z PC'a na konsolę tębie. A jeżeli nie, no to już wiesz. Przed samym rozpoczęciem nagrania tego odcinka zrobiłem sobie player Pika. No i jak sami widzicie, trafiłem tutaj dość dobrą kartę chyba na bramkę. No i tu oczywiście wezmę Donnarumę do swojego składu, ponieważ. Yy, nie mam bramkarza, nie mam tutaj mocnego składu. Jestem zadowolony z tego playerpika, chociaż wiem, że praktycznie z większości paczek wypada teraz cały czas dobre karty. A teraz zobaczmy, jak wygląda mój skład, gdzie no, trafiłem ostatnio wyratkiego, jest on sprzedawalny i napisz w komentarzu czy mam go zostawić, czy mam go sprzedać i e, zr zrobić tutaj jakiś składzik z Premier League, czy e, jeszcze tutaj właśnie z serii A, napisz, a ja przechodzę już do sedna tego e, materiału czyli paczka 10 graczy e, z overallem 87 plus. E, i mam nadzieję, że tutaj właśnie za chwileczkę e, będzie fajne, będą fajne karty, ponieważ na live e, pozdrawiam wszystkie osoby, które były, e, jeżeli byłeś to wiesz że próbowałem ukończyć tą paczkę ze względu na brak zawodników, no nie udało mi się to zrobić, no i teraz otwieram i zobaczę co tutaj będzie. Oczywiście Wiem, zdaję sobie sprawę, że większość z was otwierało tą paczkę kilka razy, bo macie karty, ja ich nie mam i leci, na pewno będzie walkout, wiadomo, będą, e, będzie zgaszone światełko jedno, dokładnie tak, e, mamy to, no i już nadchodzi za chwileczkę, e, to jest na was oczywiście, to jest Paris Saint Germain na was, okej. Okay. 94 drużyna sezonu. no Dobry traf, oczywiście, jak dla mnie. Piękny podpis tutaj, ciachu, rachu. No, i przejdźmy do pozostałych kart. No, szkoda, że chyba nie będzie z większym overallem. No, ale zaraz się przekonamy. Dokładnie tak. Donna Ruma jest powtórka. No, szkoda, że nie sprzedawalny E, ale nic takiego, do tego go na razie tutaj przepalę, później go ewentualnie odzyskam. E, chociaż nie, jest tutaj e, Parades, e, Parades, przepraszam, 96 z Paris saint -Germain. No, i tutaj kurczę, może francuską ligę bym tutaj rozpoczął, ale też mam Christensenana, środkowy, środkową obronę z Premier League. Naprawdę tutaj dużo się podziało. Jest też tutaj LO Wagner z Bundesligi, nie, z MLS-u, przepraszam. Zmyliła mnie flaga niemiecka oraz Muriel napastnik z serii A. Także to może być napastnik, który będzie miał połączenie z Weratin. Napiszcie w komentarzu, bo troszkę czuję się zagubiony jeszcze w tej FIFA, bo wiadomo, FIFA Mobile to jest FIFA Mobile, FIFA na konsole to jest na konsole. No i, i co? Ja myślę, że taka dość dobra paczka. Potwierdźcie, że tak, że dobra. Nie oszukujmy się, jest dobra ta paczka. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że karcioszki się podobały, które trafiłem. No i pomóżcie mi, naprawdę pomóżcie mi, jest mi to potrzebne. No i czekamy z nas spokojnie do FIFA 22. A w międzyczasie jeszcze kolejne live'y się pojawią. Serdecznie zapraszam. No i to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.